yeah, you got me feeling numb. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body, so I pray. Don't you dare take it away. Can't control. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh, no way, I ain't gon' stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is the slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just so show. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah. No, I'm not down, no, I'm not out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, you better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life, it's all day to day, yeah. Don't need nobody else, myself can always save. Sometimes it. I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain. Thank you.
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Kłamstw i Tajemnic. Mamy poniedziałek, jest godzina 5 rano, za chwilkę Vivi będzie wybierała się do liceum i tak jak Wam mówiłam, nie wiem czy pamiętacie, w ostatnim odcinku zmieniłam liceum. Mimo tego właśnie, że tamto liceum bardzo mi się podobało, to jednak było bardzo zbagowane i niestety wiele rzeczy w nim źle funkcjonowało. Natomiast to jest dużo mniejsze, ale nie wiem jeszcze jak będzie działało. O, Samantha zachorowała, tak jak ja, na jakąś chorobę. Wydaje się, że to łagodny przypadek, więc powinna odpocząć, wypić trochę soku pomarańczowego lub herbaty. Dobra, w takim bądź razie ty sobie wstaniesz, kochana, i przyjdziesz sobie tutaj i weźmiesz sobie soku pomarańczowego, natomiast ty, Vivi, będziesz się szykowała do liceum. No i jak widzieliście na kadcence, dosyć sporo się wydarzyło, i Vivi nie jest już z Patrykiem, ale jest już z Joe. Aha, ty stoisz tutaj, dobra. Chodź tu, kochana, i weźmiesz sobie może... otworzymy i zobaczymy, może jakieś resztki tutaj będą. O, tutaj jest coś takiego śniadaniowego chyba. To są chyba te naleśniki z truskawkami, co ostatnio robiliśmy. Okej, chodź tutaj może sami i z nią porozmawiasz, bo ty widzisz, że coś tutaj... Widzisz, że z nią się coś dzieje, widzisz, że ona jakoś tak się dziwnie zachowuje. Chciałabyś z nią porozmawiać może. Jak widzieliście na kadcence, Alex miała chytry plan i ona właśnie ten plan... Dlatego chciała zaprosić Vivi na imprezę. Okej, kochani, tak więc jesteśmy już pod nowym liceum. Wyszedł mi tutaj komunikat, to znaczy komunikat. Wyszła mi tutaj informacja, że Vivi ma teraz świetną reputację. Więc w taki sposób prezentuje się nowe liceum, w którym będę grała. Ma tylko i wyłącznie jedno piętro i to jest też kolejny plus. Jest dużo mniejsze, ale jak widzicie, wydaje mi się, jest mniej zbagowane. Chociaż widzę, że do tej stołówki i tak chyba pan nie przyszedł, ale widzę, że dyrektor siedzi na swoim miejscu. Pan dyrektor sobie siedzi. Super, patrzcie, Nat, jaki pilny uczeń w gabinecie dyrektora sobie odrabia. Dobrze, niech on sobie tam siedzi. Co jest? Chodź tutaj, kochana, i skorzystaj. Ależ mnie denerwuje ta chrypka, jejku. Okej, Rachel tutaj jest. Alex nie widzę. Alex jakoś się nie pojawia. Dobra, dobrze, Vivi, tak więc ty skorzystasz i myślę, że ciekawa jestem, która to będzie nasza klasa. Okej, już jest dzwonek jest. Tak więc będziemy szli do klasy, zobaczymy, gdzie, do której klasy nas weźmie. Bo nie wiem, czy to będzie teraz tak samo, skoro ja zmieniłam liceum. Czy będzie funkcjonowało w taki sam sposób? No zobaczymy. Tamto liceum było piękne, bardzo mi się podobało, fajne było. Tylko, że tak jak mówię, no niestety sporo rzeczy źle funkcjonowało. Zobaczymy, czy tutaj będzie to samo. Czy druga lekcja będzie działała, czy jednak nie. Zobaczymy. Tu jest pani nauczycielka. Przydziel tablicę do klasy. Aha, to ja muszę przydzielić, dobra. A tutaj przydzielimy, bo skoro to jest nowe, więc pewnie muszę to zrobić. A tutaj przydzielimy do klasy numer 2. Okej. Co ona tutaj ma? Zetrzeć tą tablicę, znowu chce. Ona cały czas tą tablicę chce zetrzeć i nie udaje jej się to nigdy, bo nie możemy tego nigdy zrobić. No i co? I koniec. I teraz będą stali. To tutaj chyba jest jeszcze gorzej niż w tamtym liceum, bo tutaj wszyscy stoją. Mamy już 10 godzinę, a zamiast pójść na lekcję, to wszyscy sobie stoją i się patrzą. A to może dlatego, że ja dopiero teraz przydzieliłam... No, tak, bo ja dopiero teraz przydzieliłam. Okej, teraz zaczynają się schodzić. Dobrze, no to idą. Poranne zajęcia kończą się za 56 minut i potem mamy zajęcia z matematyki. Okej. Vivi, ruszaj się, kobieto, bo będziesz miała złą ocenę. A gdzie jest Joe tak w ogóle? Dobra, tutaj jest... Tutaj jest Nat, to była nasza klasa, bo my byliśmy z Natem w klasie, pamiętam. Ale może... Ale może pójdziemy tutaj. To już koniec jest? A my co robimy? Ewakuuj się z budynku. O Boże, nie. No i znowu. I znowu. Dopiero co żeśmy przyszli. A Johnny nie ma. Gdzie on jest? Johnny poszedł na lekcję. Zwiał. Nie ma go ani w tej klasie, ani w tamtej. Nie widzę go nigdzie. Dobra, tak więc sama Vivi się ewakuuje. Vivi sama się ewakuowała z budynku. Więcej nikogo tutaj nie ma. John nie wiem, gdzie jest. Pewnie się ulotnił z lekcji. Nie mam pojęcia, gdzie on poszedł. Ani w klasie numer 1, ani w klasie numer 2. Mimo, że wcześniej przed liceum stał i był. Ale go teraz nie ma. A nie, tutaj jest. Idzie. Patrzcie, idzie. To my się... Może to on ten alarm włączył, żeby wyjść ze szkoły.
Możliwe to jest. Opatrzcie, tutaj stoi teraz strażak, drugi strażak się pojawił. I my sobie ze strażakami tutaj rozmawiamy. No i oczywiście strażacy nic nie będą robić i tyle z tych lekcji, no patrzcie, no. Jakie to jest denerwujące. Dobra, to my idziemy do Joe. A już tam ciul z tym ewakuowaniem. Ja tutaj żadnego... O kurde, Joe, co takiego... A patrzcie na tą, na panią woźną, jak go okrzyczała i jak tym łańcuchem do niego. Co ty robisz, koleś? Tutaj ktoś się posikał, nie wiem, co to jest. Dobra, przestań gadać z tym... ze strażą pożarną i chodź tutaj. No brudno jest, kochany. Chodź tutaj do niego i... O, tak się śmieje. A my, no nie wiem, czy my idziemy w końcu. My stoimy tutaj, Joe tutaj. Mamy z nim porozmawiać, ale jakoś nie możemy się ruszyć. Dobra, idziemy. Idziemy, ruszyliśmy się. Podobno Kiyoshi jest tak naprawdę wilkołakiem. Kiyoshi, a który to jest Kiyoshi? Kiyoshi. A to nie on jest wilkołakiem. Dobra, to rozmawiamy tutaj z Joe. Teraz już możemy oficjalnie, znaczy bez ukrywania się, możemy tutaj z nim rozmawiać sobie. Na przerwach, bez problemu. A Patryka nie widziałam, szczerze mówiąc. Nie widzę go nigdzie. Tak jakby na lekcji nie przyszedł wcale. Nie pojawił się. Plotkuj o koledze. Boże, Vivi. Czy Nia się przekona do Joe po tym, co się stało? Po tym, że zobaczyła, że on... No, praktycznie uratował Vivi. Sami nie dowiedziała się, że ona się tak bardzo upiła. No, a z pewnością już nie dowiedziała się, że miała w sobie również narkotyki. Dobrze, więc porozmawiaj z Nią. Nie wiadomo, czy dzięki temu ona go polubi, czy... Boże, Viviano. Czy ona dzięki temu ją go polubi, czy wciąż będzie miała o nim to samo zdanie, które ma. Okej, okay. Viviana poznała następujące cechy Sinki o imieniu Nia. Niezręczna towarzysko. Dobrze, tak więc mamy lekcję. Nat jest z nami w klasie. Gdzie ty jesteś, Viviano? Niech ja sobie spojrzę. Tu jest Rachel. A, tutaj jest. Na końcu siedzisz. Patrz. Dobra, wszyscy na telefonach siedzą. Idę podejrzeć tą drugą klasę. Czy tutaj Joe jest? Czy zwiał? A, jest tutaj, siedzi. Z jakąś tutaj... Z kim? Kto to jest? Alicia Henderson. Dobra. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nam do aspiracji zaliczy, bo mamy osiągnąć... Mamy otrzymać piątkę przez kilka dni i nie wiem, czy to przez to, że nie szliśmy do liceum przez te kilka dni, nam nie zaliczyło. Okej, okay, raport z dnia. Viviana sprawia dziś wrażenie trochę nieobecne, jak zwykle, no tak. Jesteśmy nieobecne i wszystko jest po prostu nie tak. Boże, co jest? Ojejku. O co chodzi? Co ona tutaj ma? Złość na obiekt uczuć. Czemu? Co się stało? Viviana właśnie widziała jej obiekt uczuć. Miał czelność komuś pomachać. Viviano. Wykluczone, by ktoś jeszcze otrzymał takie względy. To gdzie ona widziała Joe? Przecież Joe jest w drugiej klasie. Okej, kochani, tak więc dotarliśmy już do domu. Mamy godzinę 16. I Vivi od razu, jak tylko tutaj się pojawiła, to poszła na zajęcia. I są to zajęcia właśnie tej gazetki szkolnej. Sami jest bardzo nieswoja, bo jest chora. I ma mdłości. Tak więc biedna, ona jest bardzo chora i ten sok jednak jej niezbyt bardzo pomógł, więc spróbujemy wziąć raz jeszcze ten sok i weźmiemy jakieś zlecenie, tak abyśmy mogli sobie coś zarobić. Okej, okay, tak więc ty, kochana, sobie wypijesz ten sok i potem weźmiemy sobie szybciutko jakieś zlecenie, bo musimy... tutaj festiwal, dobra. Tak jak wam mówiłam, musimy tutaj też sprzedawać. Teraz jest dosyć zimno, więc chyba raczej z tym stołem... A gdzie ona ma? A ma tutaj stół. Już się wystraszyłam, że go nie ma. Ale będziemy musieli koniecznie jeszcze raz zająć się sprzedażą właśnie. Dzięki temu stołowi myślę, że nawet lepiej zarabiamy tutaj, sprzedając na tym stole, niż tymi właśnie zleceniami, które mamy. Bianka do nas dzwoni. Wybierzmy się na festiwal humoru. No raczej nie, bo jesteśmy teraz chore, więc chyba raczej się nie wybierzemy z tobą na festiwal, Bianko. Tym bardziej, że musimy tutaj wziąć jakieś zlecenie i coś zarobić, bo mamy tylko 1249 simoleonów. Okej, okay, kochana, tak więc ty wypiłaś sok, świetnie. Weź to, sprzątnij i weźmiemy sobie jakieś zlecenie. Tak więc szybciutko weźmiemy zlecenie. Jakie zlecenie moglibyśmy wziąć? Weźmiemy to za 1600. I co musimy zrobić? Musimy porozmawiać z klientem, a potem musimy zrobić 3 porcje śniadaniowe i musimy zrobić 2 porcje deserów.
Okej. Okay. O, Samantha zaczyna czuć się trochę lepiej. Super, tak więc jednak pomaga. To weźmiemy sobie jeszcze jeden sok. Będziemy ten sok pić co chwilkę, tak aby nam to pomogło. Chodź tutaj, zjedz coś na szybko i szukamy soku. Jest sok pomarańczowy, dobra. Tak więc jeszcze troszkę rzeczy musi się wydarzyć i będziemy wchodzić również w drugi sezon. W drugi sezon, gdzie wszyscy już będą młodymi dorosłymi. To znaczy wszyscy, w sensie Vivi, Joe, Nat, Nia, Patryk. I zobaczymy, jak ich życie będzie wtedy wyglądało. Jak to będzie wyglądało. Oczywiście to będzie kontynuacja tego, co tutaj się dzieje. Ok, tak więc usiądź, kochana. I szukamy tutaj opcji. Wolny strzelec, rozmawiaj z klientem. Dawaj, kochana. Dobrze, porozmawiasz z klientem, a potem zajmiemy się gotowaniem tego, co musisz ugotować. Natomiast Vivi damy tutaj, niech ona pracuje ciężko. Niech pracuje ciężko. O, jak ona będzie pracowała ciężko, to może szybciej dostanie ten awans. Więc ty sobie tutaj szybko porozmawiasz z klientem, a potem pójdziemy i zajmiemy się tym, co mamy zrobić. Natomiast, o, Vivi już wróciła, tak? Ona już tutaj stoi, super. Dobra, tak więc chodź, tobie, kochana, brakuje zabawy i myślę, że ty przyjdziesz sobie do swojego pokoju i myślę, że ona zadzwoni i będzie chciała właśnie, żeby Joe do niej przyszedł. Weźmiesz sobie szybki prysznic i zadzwonimy do Joe. Dobra, tak więc, kochana, zejdziesz na dół i zrobimy jakąś kolację. O, patrzcie, Joe tutaj jest, ale jaja, chciałam do niego zadzwonić, żeby przyszedł, a on sam tutaj siedzi. Nieźle. Tylko ty, gościu, nie powinieneś tutaj być, bo Sami cię nawet nie zna. Musimy go zawołać szybko, zanim Sami przyjdzie. Zrobimy tak, może zrobimy grupę. Kurczę, że też on przyszedł tak sam. Może jak Sami coś ugotuje, to Vivi powie, że ona ma ochotę zjeść w pokoju i ona sobie tutaj to właśnie zje razem z Joe. Okej, chodź tutaj, kochana, do niego. Mam tutaj modę na więcej pocałunków i najpierw mi on nie działał, a teraz mi zaczął działać nagle, bo po prostu, znaczy jeszcze jeden plik jakiś tam ściągnęłam i teraz z tymi dwoma plikami nagle zaczęło mi działać. Tak więc, no nie wiem, chyba tego jednego pliku brakowało. Tak mi się wydaje. Patrzcie, tutaj jest more kisses i teraz tutaj jest kilka tych pocałunków różnych. Dobra, to weźmiemy ten na przykład. Nie wiem, czemu na niektórych jest napis, patrzcie, jakie ładne. No piękne to jest, no. I to są animacje właśnie do tego moda zrobione przez jedną z animatorek, które bardzo cenię. Dlatego świetnie jest animacja zrobiona. Piękny, 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 naprawdę śliczny. Dobra. Tak więc tutaj jest więcej tych pocałunków. Nie będziemy teraz wszystkich wypróbowywać. W trakcie gry na pewno będziemy mieli szansę to zrobić. Dobra, on z nami flirtuje. Weźmy może poznaj. Gdzie ty idziesz? Nie idziesz tam. Gdzie tańczyć? Tutaj chodź do niego. Chodź, kochana, i może zrobimy tutaj z zabawnych... Nabijaj się z żółtodziobów. Dobra, on sobie tam usiadł i będziemy tak rozmawiać. Okej, okay, no dobra. W taki sposób rozmawiamy. Okej. Okay. On tutaj z nami będzie po prostu. Będzie z nami przebywał, będzie z nami siedział. Tak po kryjomu, bo sam jego w sumie jeszcze nie zna. No ale wkrótce Vivi będzie musiała też go przedstawić, bo tak w ogóle i będzie musiała poinformować Sami o tym, że już z Patrykiem nie jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdzie ty idziesz? Tańczyć. Nie idziesz tańczyć teraz, kobieto. Chodź tutaj do środka, do Joe i masz tutaj z nim siedzieć. Natomiast ty, kochana, myślę, że zrobisz, zanim zajmiemy się tutaj też tym zleceniem, to zrobimy jakąś kolację. Tak więc chodź tutaj z babcinych przepisów i robimy posiłki i zrobimy może smażony kurczak z serem. Na przyjęcie dawaj, kochana. Na przyjęcie to wtedy będzie mógł pożywić się również Joe. I musimy się zająć też naszym blogiem. Tak więc chodź tutaj. Gdzie ty idziesz? O, patrzcie, jak się rzucił na nią. Ja chciałam wypróbować jakieś nowe pocałunki, a on się tak rzucił na nią. Dobra, chodź tutaj, kochana. Dobra, to weź to. Może z tymi. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tylko nie tak. A, to on przyszedł teraz. Patrzcie, jaka piękna animacja, no. No, ale bardzo ładnie ta animacja wygląda, super, naprawdę. Okej, tak więc wy sobie tutaj pogadajcie. Weź, kochana, jeszcze może z przyjaznych. Rozmawiaj o stylach tańca. Porozmawiajcie o tej imprezie, która była ostatnio. Rozmawiaj o małżeństwie. Poproś o dołączenie do... Dobra. Sami, czemu ty jesteś... Boże. Ona w szafie płacze, a czemu?
Niepotrzebne wydatki, Boże. Przygotowanie posiłku bez składników, ojejku. Biedna kobieto. No w sumie to prawda, bo ona jest friganką, no ale niestety, no, nie mamy składników, to, ale przecież musimy żyć jakoś, nie? Niestety, kochana. Czy ty zrobiłaś to, co ja ci mówiłam? Patrzcie, zrobiła, tutaj jest, okej. Okay. Tak więc wystawimy to tutaj. I teraz ty, kochana, powinnaś zacząć robić coś na zlecenie. Tak więc myślę, że zrobimy śniadanie. Co? Tak, nadszedł czas, abyśmy to zrobili. O, kurka wodna. Gdzie oni są? Nieźle. Tak, nadszedł czas, abyśmy to zrobili. Odpowiedź. Ciekawe, kto zapytał. Znaczy w sumie, jeżeli patrzyliście na scenkę, to oni już to zrobili, tak więc w sumie mogliby zrobić też tutaj w grze. Oni będą sobie tutaj jeść teraz. I ty, kochana, jak skończysz jeść, to musisz też odrobić lekcję i musimy się też zająć blogiem. Nie wiem, czy on już będzie wychodził, ale chciałabym też zaliczyć to, co w sumie zaliczyli na scence, czyli ich pierwsze uchu. Tak więc zrobimy to teraz też. Idź, kochany. O kurczę, ktoś dzwoni. Kto to dzwoni do nas? Kto to jest? O Boże, jakie uszy ma pani. Zjadłaś już. I Joe również zjadł. I on sobie teraz gra na naszym kompie. Tak więc ty, kochany, przyjdziesz tutaj. Musi być pierwsze barabara, tak jak było na scence. Tak więc chodźcie tu, kochani. I kto tutaj jest? A, tu kotek śpi sobie. Dobra. Okej, okay, idziemy. Dobrze. A, kotek musi wyjść. O kurczę. W jaki ona się ciuch przebrała. Dobra. Okej, okay, zostawimy ich tutaj. Natomiast ty sami... Boże, gdzie ja idę? Sami jest tutaj, okej. Okay. Dobra, świetnie. Sami już tutaj kończy drugą porcję. I potem zostanie nam jeszcze trzecia porcja śniadaniowa i 3 deserowe. I będziemy mieli zaliczony ten etap. I będzie... I co nam zostanie tutaj? I zostanie nam tylko dostarczenie tego zlecenia. Tak więc świetnie. Chciałam, żeby ona jeszcze coś tutaj napisała, zanim pójdzie spać, a ty, Joe, mógłbyś już iść do domu, bo w sumie mamy... O, chyba polubił naszego kotka. W sumie to już mamy drugą godzinę, więc powinien już iść. On w sumie chciał już wychodzić wcześniej, tylko że ja go zatrzymałam. Tak więc ty, kochana, napiszesz jeszcze szybciutko coś na twoim blogu. Dobra, to pocałuj go i powiedz mu, żeby sobie poszedł. Tak więc chodź tutaj z romantycznych, dajcie sobie buziaka i potem on sobie pójdzie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze buziak na dobranoc i on już sobie pójdzie, bo już jest druga godzina, tak więc jest dosyć późno i on też problemów w domu mieć nie chce, bo jak ojciec się dowie, że on tak późno wróci, to z pewnością nie będzie zadowolony. Okej. Okay. O, jaki kochany. Dobra, więc damy mu... Wyślij do domu. Dobra, idź, kochany. Dobra, on sobie poszedł. Naprawdę muszę już iść. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Okej. Okay. Świetnie. Tak więc on sobie poszedł. My sobie jeszcze tutaj szybciutko napiszemy jakiś wpis na bloga, zanim pójdziemy spać. Tak późno chodzimy spać, nie wiem, jak my wstaniemy do szkoły. I chodź tutaj i napiszemy blog i będzie to ogólny post osobisty. Znowu wstajesz. Kobieto. Mówiłam ci, żebyś usiadła. Jak widzieliście właśnie na scence, Alex chciała skompromitować Vivi poprzez zrobienie jej filmiku właśnie w takiej, a nie innej sytuacji, gdy ona tańczy, gdy jest upita, gdy jest pod wpływem narkotyku. No i niestety dopuściła się czegoś takiego okropnego. Znając Alex, ona raczej się tak łatwo nie podda. Ona chce być najsławniejsza w szkole, ponieważ Vivi jest sławna, jej blog jest sławny, to z pewnością Alex będzie próbowała innych sposobów. A ponieważ to jest bardzo sprytna dziewczyna, więc na pewno jakiś sposób znajdzie i na pewno będzie chciała go wykorzystać. No teraz wie, że Joe ma asa w rękawie, bo ma te zdjęcia, które może opublikować w każdej chwili. Teraz będzie działała w inny sposób. Dobra, kochana, daj tutaj kotkowi jeść i myślę, że my będziemy sobie już szli spać, bo już jest dosyć późno, mamy trzecią godzinę i w środę musimy iść do liceum. Ona jeszcze nawet lekcji nie odrobiła, a wszystko przez to właśnie, że był u nas Joe. Chodź tutaj, kochana, odrobisz lekcję szybciutko i położysz się spać.
i będziemy kończyć ten odcinek. Aha, no dobrze, tak więc Sami postanowiła sobie wziąć kąpiel z pianką w naszej wannie. Nie wiem, czemu ona bardzo lubi naszą wannę, a nie idzie do swojej. Przecież ma piękną łazienkę tutaj. Tak więc Vivi odrobi sobie tutaj lekcję. Sami się wykąpie. Może jeszcze sobie dokończy, zrobi jeszcze coś do zlecenia, które ma zrobić. A ja już będę kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam cieplutko za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo mojego głosu zachrypniętego było jakoś znośnie. I mam nadzieję, że kolejny odcinek już taki nie będzie, że mój głos już wróci do normy, chociaż nie wiadomo. Dobrze, tak więc dziękuję Wam cieplutko za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć!